Cześć, witam serdecznie z tej strony, szósty. Jak widzę, zdecydowałem się na kolejny epizod serii Myślę jak CM. Zapewne sobie teraz pomyślałeś: hola, hola, kolego, o czym ty mówisz? Jesteś amatorem, do CM-a brakuje ci co najmniej 1000 oczek rankingowych. Jest to oczywiście prawda. A tytuł jest kompletnie clickbaitowy, bo jedynie staram się myśleć jak Tomek Jaskółka. Oglądając nałogowo jego speedruny, zaciekawiło mnie, jak to zawsze twierdzi, że nie wygrywa na tak niskim poziomie dlatego, że jest utytułowanym graczem czy zna debiuty, tylko że wystarczy robić logiczne ruchy, wyprowadzać figury, walczyć o centrum, zabezpieczyć króla, nie dziczeć, a przeciwnik sam przegra partię. Wydaje mi się to kompletnym absurdem, bo szachy wydają mi się dużo bardziej skomplikowane, by wygrywać na moim poziomie. Dlatego też podczas serii w konkretnych pozycjach staram się pomyśleć, co w takich sytuacjach na swoich speedrunach mówił ten sympatyczny CM i jakie rady dawał w podobnych sytuacjach. Myślę, że to ciekawe podejście, by sprawdzić, czy to faktycznie takie łatwe, jak Tomek sugeruje, bo do tej pory ciągle nie bez powodu stoję z umiejętnościami między 1200 a 1300 Elo. Dobrze, zacznijmy grę. 15 plus 10 standardowo. Muszę mieć czas pomyśleć, nie jestem też kompletnie przyzwyczajony do komentowania partii, do mówienia na głos podczas gry. Okej, zaczynamy grę. Dobrze, myślę jak chcę, myślę jak Tomasz Jaskółka, gram D4. Może zagramy Londona? W końcu Tomek jest znany z tego, że grywa właśnie ten debiut. Kompletnie nie jestem przekonany do tego debiuty, bo chociaż znam pierwsze z pięć ruchów, jak zbudować ten domek. To jednak. Okej, a to ciekawe zagranie. Przeciwnik prawdopodobnie będzie chciał mnie tutaj zmałpować. Dobra, idziemy w to. Okej. No cóż, budujemy domek typowego Londona. Teraz tak. Czy wejście tej skoczki? No, znaczy wiem, że powinien zlecieć domek jak wygląda. Ja zastanawiam się, czy przeciwnik przez to, że postawił tej swojej skoczka. Nie, bo zaraz będzie chciał tutaj atakować, więc ja może nawet zostawię sobie. Nie, zagram po prostu solidnie, zagram domek, walka o centrum jest, oboje mamy piona w centrum. Przeciwnik teraz, czym mi grozi? Albo chce zacząć zdobywać przestrzeń na tym skrzydle, przeganiać być może mojego czarnopolaka i pójść w długą roszadę, tym samym jechać mnie na skrzydle królewskim. Albo po prostu robi furtkę dla swojego końca. Co chciałem w tej sytuacji zrobić? Myślę, że wyjdę standardowo skoczkiem tej na F3. I zacząłem, że przeciwnik będzie chciał wymienić. Dobra, ciekawa poza. Dobra, czym mi grozi przeciwnik? Przeciwnik grozi mi zepsuciem tej trochę struktury pionowej. Z drugiej strony mamy bardzo podobną pozycję, z tym, że mam tutaj piona na C3, przeciwnik ma skoczka na C6 i zagrał i ma dodatkowo jeszcze tej H6. Pytanie, co chcę zrobić w tej pozycji? Z jednej strony mógłbym spróbować tutaj wejść, ale nie podoba mi się, że za chwilę zostanę wygoniony. Więc pozostawiam tego skoczka tutaj nadal. To, co mogę zrobić, to oczywiście odejść swoim gońcem. Tutaj liczę na to, że po zbiciu otworzy mi linię H.
chyba tak zrobię. Tutaj idę tym gońcem. Zobaczymy, czy przeciwnik zbije. Jak nie, to i tak zaraz będę mógł się tutaj gdzieś próbować pakować. Na to pole moim skoczkiem. Ok. I teraz już mogę tutaj wejść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już po ewentualnych zbiciach. Chyba stoję całkiem dobrze. Można, żeby tutaj nie pomylić się, nie zagrać skoczkiem na d2, a wtedy przesłonimy hetmanowi obronę tego naszego Białopolaka. Podejrzewam, że tutaj za chwilę dojdzie do wymiany tych wszystkich figur, ale tak, miałem myśleć, jak Tomasz się skółka, więc zagrałem typowy londoniarski domek. Koncentruję się na wyprowadzaniu figur. Prawda, wydaje mi się, że to była trochę strata tempa w tym ruchu. Dobrze. Po pierwsze, przeciwnik zrobił krótką roszadę, więc możemy spróbować też. Ja chyba jeszcze nie chcę roszować tak szybko. Natomiast wydaje mi się, że chciałbym wymienić. Myślę, że jego Białopolak jest tutaj bardzo dobry. Zwłaszcza jak będę chciał się tutaj gdzieś rozpychać na skrzydle hetmańskim. Więc tak. Przeliczmy to. Szybko oczywiście będzie przeciwnik zmuszony do odbicia tutaj pionem. Pionem, który zaraz tutaj może zacząć maszerować i ja za chwilę mogę stracić swojego czarnopolaka, więc chyba zrobię dla niego szybko furtkę za chwilę. I będę starał się wrzucić moją ostatnią figurę do gry. Tak, obawiam się teraz takiego ruchu, chociaż mój hetman tutaj jeszcze spogląda. Zbiecza to pole. Tutaj na razie takie przepychania nie wchodzą w grę. Mogę też spróbować w ogóle zapchać tą pozycję w taki sposób, co prawda mówi, wtedy ten koniec będzie beznadziejnie stał. A mogę spróbować zagrać taki ruch, coś a la kamienną ścianę. Nawet roszadę mogę wtedy krótką zrobić. Co by Tomasz Jaskółka zrobił w takiej sytuacji? Powiedziałby zabezpiecz króla albo wyprowadź pewnie kolejną figurę do gry, więc zdecyduj się po prostu wprowadzić kolejną figurę do gry. No dobra, tego ruchu nie brałem w ogóle pod uwagę. Szczerze, całkiem mądre. Ponieważ atakuję tutaj mojego skoczka z drugiej strony. Przecież ja mogę odbić i chyba zdobywam tego piona, co? Załóżmy, że pójdzie taki wariant, bo to jestem piona do przodu. I tak wydaje się, że nie utrzymam tego silnego skoczka tutaj. I będę musiał wymienić mojego czarnopolowego gońca, który jest tutaj bardzo fajnie usytuowany. Ale to już mówi się trudno. I zdobywam piona. Sprawdźmy jeszcze, czy czymś przeciwnik mi jeszcze tutaj nie grozi. Czy mam gdzieś jakichś niebronionych figur niepotrzebnie, które można jakoś zaatakować. Czy jest to gdzieś jakiś rentgen? No nie, hetmanem nie wchodzę na
Natykowane pole. Odchodzę, co prawda, od obrony mojego skoczka, ale jego nie ma jak za bardzo zaatakować. Idziemy w to, mamy piona więcej. Zobaczymy, czy przeciwnik zdecyduje się na wymianę tych czarnopolowych gońców. Jeśli by tak się stało, to chyba po prostu otworzyłbym linię H i zrobił roszadę na hetmańskim. Jechał pionami. Z drugiej strony przeciwnik to samo zacznie robić na hetmańskim tutaj. Ja zacznę pchać piony na królewskim. Ale jestem kompletnie nieprzyzwyczajony do komentowania swoich partii. Mówię, co mi ślina na język przyniesie. Nie robię tego tak intuicyjnie. Dodatkowo jeszcze trzeba się skupić na grze. Mam piona więcej. Na tym poziomie to nie znaczy tak naprawdę nic. Powinienem teraz dążyć do wymiany figur. O, przeciwnik ciągle nie chce wymienić tego czarnopolowego. Trzyma tutaj to napięcie, więc albo ja to zrobię. Co teraz zagrać? Co powiedziałby Tomasz Skółka? Pewnie zadbają o bezpieczeństwo króla, chociaż wydaje mi się, że mój król jest jeszcze całkiem bezpieczny i nie potrzebuje roszady. Jest ten krok od roszady długiej albo krótkiej. Więc co powinien teraz grać? Przeciwnik ustawił tutaj bardzo ładnie wieżę, więc może powinien po prostu zejść z tego związania. Pytanie, czy faktycznie pakować krótką roszadę. Czy to jest to, co ja powinienem robić? Czy długa? Kusi trochę długa, ale krótka wydaje się solidna. Mamy piona więcej. Za chwilę możemy próbować dążyć do, być może do ruchu E4, żeby otworzyć to centrum jeszcze bardziej. Tylko, że po tym ruchu może pójść coś takiego. Więc coś takiego mam na myśli. No i wtedy tracę tego piona, więc jeszcze do wsparcia najpierw tutaj moją wieżę bym zaangażował. Dobrze, panie Tomku, Panie Cemie Tomku, co pan by robił w tej sytuacji? Za bardzo nie ma co robić. Wyprowadziłem figury, powalczyłem trochę o centrum, zabezpieczyłem króla. Staram się myśleć nad logicznymi posunięciami, jakimiś bardzo dziwnymi, mając nadzieję, że przeciwnik się kompletnie tego nie spodziewał, co chce właśnie zrobić. Nie staram się tutaj zaskoczyć przeciwnika jakimiś dziwnymi, słabymi ruchami, a nóż coś podstawi. Co powiedział Tomasz Skółka? Jak nie wiesz, co robić, popraw swoje najgorzej stojące figury. I być może faktycznie ciekawym pomysłem byłoby tutaj zaangażowanie tej wieży, żeby była bardziej aktywna. No, zacznę, co zrobił przeciwnik. Przeciwnik zapewne będzie chciał tutaj na hetmańskim się porozpychać, zdobyć trochę przestrzeni, trochę aktywności. Być może będzie chciał tutaj wejść swoim skoczkiem. Więc tak, po pierwsze taki ruch jak A3, bardzo mi się podoba tutaj, żeby stopować wszelkie zapędy, ale co w tej sytuacji? No cały czas tutaj jest. Cały czas tutaj mamy to napięcie. Nie chcę tego zbić, bo tylko wyprowadzę mu hetmany, połączę wieżę. Tutaj ma niebronioną figurę, ale nie widzę na razie możliwości, żeby to jakoś wykorzystać. Mogę jeszcze spróbować zaatakować tego piona tutaj, ponieważ przeciwnik zostawił go na razie niebronionego, przesłonił go sobie.
Wtedy tylko pójdzie coś takiego, więc całkowicie bez sensu. Dobrze, ustawiam wieżę na atraktywniejsze pole. Staram się dążyć po prostu do posunięcia E4, żeby otworzyć tą pozycję. Zapewne nie widzę tutaj teraz jakiejś prostej, fajnej taktyki. No. Hetmana to ja ci raczej nie oddam. Pytanie, czy mam jakieś... czy oprócz bronienia się i odejściem mam coś lepszego? Wymieniać hetmanów? Nie chcę. Nie potrafię grać za bardzo bez hetmanów na szachownicy. Gra się wtedy mi ciężej, są mniejsze szanse na atak, na tworzenie gróźb. Coś wydaje mi się, że przeciwnik też nie wie, co w tej sytuacji ma zrobić. Ja odchodząc stworzyłem dodatkową groźbę tutaj, atakując niebroniony punkt. I teraz po pierwsze, mogę mu zdwoić tutaj piony. Pytanie, czy ja chcę to robić? Chyba tak, zwłaszcza, że po pierwsze jestem piona do przodu, wymienię figury, zwraca ten mój goniec tutaj super stoi. I pójdzie coś takiego, a poza tym ja i tak będę dążył i tutaj przeciwnik będzie miał izolaka, którego być może w przyszłości będę mógł atakować. Mogę też od razu zagrać takie posunięcie. Z drugiej strony się trochę tutaj tłoczy. Jak ten pion tutaj pójdzie, to ciąży w niej trochę więcej przestrzeni dla swoich figur. No bo bądźmy szczerze, co ten skoczek tutaj robi. A z trzeciej strony przeciwnik za chwilę tutaj wzmocni sobie to centrum. Dobrze, bijemy. Bijemy, tworzymy izolowanego piona i staramy się doprowadzić tutaj do pchnięcia na E4, żeby otworzyć pozycję. Jak widać, namyślam się dużo dłużej niż przeciwnik. Z jednej strony dlatego, że staram się tutaj komentować i mówiąc na głos, zabiera mi to więcej czasu niż szybko w głowie przeanalizowanie całej sytuacji. I to jest taka pozycja, w której za bardzo nie mam co robić. To jedyny plan, który mi przychodzi, to otworzyć tą kolumnę, bo dlaczego by nie? Dlaczego by nie zaktywizować moich wież, zwłaszcza, że mogę je tutaj zaraz zdwoić. Co prawda obawiam się, że tutaj zaraz hetmanem zacznie mi atakować tutaj te moje piony z tyłu. I pytanie zasadnicze. Jeśli przeciwnik to zbije, a chyba powinien. Okej, nie zbił. Ciekawe. To teraz zacznę, czym mi przeciwnik grozi. Tak, tutaj mam swoją niebronioną figurę, o której cały czas muszę pamiętać. To też jest kolejna niebroniona figura. Chciałem otworzyć centrum i po prostu to zrobię. Co jeśli przeciwnik tutaj odbije to skoczkiem? Ten rentgen nie jest do końca szkodliwy, bo oczywiście bronię tutaj mojego hetmana, jak się wymienią, to trudno po jakimś odejściu skoczka. Czy ja nie chciałbym tutaj już zacząć stwajać wież? Tak. Wydaje mi się, że to byłby całkiem sensowny pomysł, żeby stwajać wieżę później tego skoczka. Tutaj przetransportować do obrony tego punktu na B. Więc jeśli zaraz hetman
Spróbuję zagrać coś takiego. Dobra, idziemy w to. Jeśli co, prawda, jeśli mi zbiję, to dwa razy ruszyłem się wieżą. Ale jak zbiję skoczkiem, on przepcha. Będę miał widły, więc chyba powinienem zbić to skoczkiem wtedy. Dobra, spróbujmy zdwoić wieżę. To jest jedyna linia, która na razie będzie się otwierać, więc jeśli ją przejmę dwoma wieżami, wydaje mi się, że będę stał tutaj dobrze. Aż jestem ciekaw, czy w analizie mi pokaże, czy właśnie przegapiłem tutaj w ostatnich ruchach jakieś ciekawe taktyki, które dał mi przeciwnik. Być może ja już coś podstawiłem. Cóż, przeanalizujemy to. I do końca nie wiem, co ten ruch. Jakie zadanie ma ten ruch tutaj? Żadnych poświęceń nie widzę. Nie rozumiem, czy mój plan tutaj nadal działa, żeby po prostu dalej zdwajać wieże? Czy ma jakieś dobre odejścia? Tutaj są moje cały czas niebronione figury, o których muszę pamiętać. Jakiś hetman, jeśli zaatakuje mi ten punkt, to po prostu mógł zagrać w ten sposób. Jeśli zaatakuje ten punkt, to będę mógł odsłonić tutaj wieżą, aczkolwiek trzeba uważać na odciągnięcie wieży od tego punktu. Może i teraz tak, albo biję. A po biciu. Mogę tutaj zaatakować, ale czyli liczymy coś takiego i tutaj licząc na to związanie, na ten rentgen, ale wtedy przeciwnik bijmy tutaj, więc te wieże fajnie jakby się tutaj broniły. I teraz po prostu mogę chyba zbić. Otworzyć to centrum. Przeciwnik ma słabego tutaj piona. Odbić go oczywiście natychmiast nie może. Co dalej? Kurczą mnie takie widły po prostu. Tylko podejrzewam, że to będzie. Raczej coś w tym stylu i już tej wideo nie będzie. I tutaj nic nie wchodzi, a być może. To wydaje się strasznie głupi ruch. Przesłaniam swoje zdwojone wieże. I liczę tylko na to, że uda mi się wejść tutaj. Dobra, policzmy. Policzmy po prostu. Tak, tutaj mamy widły. Przeciwnik, czy ma jakieś super odejście tym skoczkiem? Chyba nie. Czy ten skoczek, jak go przemanewruję tutaj, czy to będzie wtedy być może fajny pomysł? Czy on tutaj będzie dobrze stał? Lepiej niż tutaj na pewno. Pozwoli tym wieżom tutaj patrzeć, więc zagrajmy to. Wydaje mi się to dziwnym ruchem, ale nie mam lepszego. Szczerze, nie wiem, co teraz grać. Być może to będzie po prostu poprawienie tej figury, czyli zgodnie z tym, co często słyszałem na speedrunach Tomka Jaskółki, poprawia i najgorzej z tym, co figurę, jak nie wiesz, co robić. A ja już teraz za bardzo nie wiem, co robić. Nie mam jasnego planu gry, nie potrafię go wymyślić. Przeciwnikiem może tutaj. Okej, okay, może tutaj zbić skoczkiem. Jak ja teraz powinienem zareagować? Dobra, o tym nie myślałem już. Co jeśli zbiję tutaj hetmanem? Zwłaszcza, że wisi mi tutaj teraz ten pion. To raczej nie wchodzi w grę. Po prostu odbiję.
Co mogę zagrać? No tak jak wcześniej mówiłem, mogę odejść. Trudno zniszczyć struktury pną, ale ja tutaj chcę pobronić na razie tego punktu, tego piona. Więc nie podstawę piona. Okej, stało się. No to chyba było najlepsze, co mógł zrobić. Zbić hetmana, zaraz liczę, że zbiję tutaj tym skoczkiem. Ale nie gramy tak, nie gramy życzeniowo. Przeciwnik, nie wymyślałem przeciwnikowi ruchów. Na to też Tomasz często uczulał. No mam tutaj niby jakieś takie ciekawe odejście, ale to jest kompletnie bez sensu. Jeszcze gdybym miał Hetmana na tym polu. Okej. Okay. Przeciwnik, agresja. Zastanawiam się nad tamtymi jakimi ruchami, czy one cokolwiek mi dają, ale nie no, przeciwnik po prostu cieknie gdzieś tutaj królem i to kompletnie nie chodzi. Wygląda to, że po prostu muszę uciec tym skoczkiem, więc tak, albo z powrotem tutaj, albo wolałbym mieć oko na ten punkt. Albo tutaj. No przeciwnik wymieni hetmany. Zepsuje mi strukturę pionową. I w ogóle mi się to nie podoba, ale nie widzę lepszego ruchu, mam już bardzo mało czasu. Nie wiem dlaczego na tak proste szachy schodzi mi tak dużo czasu. To wygląda no bardzo interesująco, ale nie jestem pewien, czy to nie byłoby najzwyklejsze oddanie figury za nic. Nie, no przeciwnik musi to zbić. Ja muszę to odbić. Nie widzę innej opcji. Jedyne, co mnie na razie jeszcze cieszy, że mogę zbić tutaj tego piona, ponieważ przeciwnik jest tutaj związany. Co ja w tej sytuacji powinienem zrobić? Sytuacja wydaje mi się beznadziejna. Proponuję remis, powinienem go wziąć, patrząc na to, jak mało mam czasu. Dobrze, stwórzmy mu kolejną groźbę. Atakujemy dwa punkty. Musi coś z tym zrobić. Jak nie wiadomo, co robić, to spróbujmy stworzyć groźbę. Ten czek tej podejdzie gdzieś królem, czy. A tak, to nie jest groźba. To nadal nie jest groźba, bo chociaż zdobywam piona i zdobywam wieżę, więc jak najbardziej to wchodzi w grę, ponieważ tutaj przeciwnik cały czas ma tego nieprzyjemnego rentgena. Że przeciwnik tutaj spróbuje z tego rentgena tutaj zejść. Pytanie. Tej wisi cały czas to tej wisi. Czy tej przeciwnik możemy jakoś. Dobra, idziemy, to nie ma czasu. Bierzmy po prostu piona. Bierzmy po prostu kolejnego piona. Liczmy na to, że ten czas dodawany te 10 sekund, co ruch mnie uratuje, bo jestem w strasznym niedoczasie. Przeciwnik gra zdecydowanie szybciej.
I teraz już chyba nawet nie mam czasu myśleć, jak Tomasz jest kółka. No. Cały czas myślałem o tym, żeby co mam tutaj zrobić, żeby zbić tutaj w ten sposób, ale. Wydaje się bardzo mało aktywne. Takie posunięcie. Czy mam coś lepszego? Czy mam coś lepszego? O. Tutaj się cofnąć teraz nie mogę. Oczywiście, ponieważ dwa razy broni. Dobra, to chyba to, co muszę teraz zrobić. Kurczę, jej! Czemu ja tego tutaj nie zbiłem? Z drugiej strony niech oddaję przeciwnikowi drugą linię. Nie, na drugą linię nie wejdzie. Wejdzie mi na pierwszą linię. Trudno, ale to ja będę tutaj naparzał teraz na królewskie najwyżej. Co prawda mi zniszczy te bardzo fajne piony, ale mówi się trudno. Dobra, tak się spodziewałem, że tak pójdzie. Przeciwnik zapewne zagra teraz tutaj. Mogę przedłużać. Co ja mogę jeszcze zrobić? Mogę próbować iść tej piony do przodu. Mogę teraz zdobywać te piony. No to chyba byłoby głupie. Nora. Idziemy po kolejne piony. I zobaczymy, kto będzie szybszy. Tak, zagrać nie mogę, bo wtedy dostanę uderzenie. Podwójne uderzenie. Gdzie mogę odejść? Czas. Dobra, już robię głupie ruchy, nie mam czasu, już jest panika. Co prawda mam przewagę, ale za czymś uda mi się zrealizować. Sensownie. O, przeciwnik stara się bronić, ok. Jeśli wymieniłby te wieże, to oj, byłbym bardzo wdzięczny. Tutaj żadne szachy wydają się nie być stosowne. Dobra, cofamy się. Nie powinienem tego robić, ale. Dobra, i idzie wymiana. Malutko czasu. Odbieramy to pole, żeby skoczek tutaj nie wleciał. I co? I staram się pchać piony. Mam ogromną przewagę. Zobaczymy, czy uda mi się ją zrealizować. Nie wydaje mi się to takie proste. Na pewno grać tak jak Tomasz z kółka. To on tutaj zamkniętymi oczami pół sekundy na ruch doprowadziłby to do wygranej. Ja natomiast nie do końca tą wygraną jeszcze czuję. Mamy przewagę pionów, staramy się je pchać do przodu. Wymuszamy wymianę. Która tracę przez to piona, ale. Dobra, przeciwnik podstawił, jest wygrana. No i się okazało, że znowu wystarczyło robić logiczne ruchy. Co prawda, ja kompletnie nie wiedziałem, co tutaj robić w tej grze środkowej.
Przeciwnik pozwolił mi na to E4 przepchać, otworzyć linię i zdwoić się na niej wieżami. Później złapał mnie na wymianie tych hetmanów, czego nie chciałem robić, popsuł mi strukturę pionową. No i koniec końców podstawił kolejne piony. Na końcu podstawił jeszcze skoczka. Jeszcze zastanawiam się, czy to faktycznie było. Co po tym? O tak. Wydaje mi się, że musiałby pójść taki manewr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kroków, podczas gdy ja te miałbym to. Okej, okay, dużo szybszą promocję. Zaraz mojego piona na Hetmana mi to wygrał. Dobrze, zacznę dokładność. 91%, jedna duża pomyłka. Tak, to odejście było ogromną pomyłką, dlatego że ci. No, dokładnie, czyli tak jak myślałem. Ten moment, minutki w głowie. Kurczę, to jednak był najlepszy ruch. Bardzo mi to chodziło po głowie, tak z jednej strony zbyt dużo czasu już mi zajęło. Zajęła analiza. Liczenie tego wariantu. Spróbuję się pomyśleć. Tak, przeciwnik 10 minut, ja niecałe 3 minuty na zegarze. Coś czułem, że to jest dobry ruch, ale nie potrafiłem się tutaj doliczyć niczego sensownego, jak po prostu strata figury. No wiem, że tutaj mam wejścia z szachem. Ale czy to było aż takie dobre? Gdzie tutaj miałem swoje szanse? Przeciwnik bije, bije i co dalej? Przeciwnik mi to zbije, ja mogę. Aha! Kurczę, ja to miałem w głowie. Wydaje mi się, że ten wariant, liczenie miałem w głowie, zanim jeszcze doszło do tego momentu, jeszcze na ruchu przeciwnika, zanim jeszcze zanim zagrał ten ruch, to wydaje mi się, że tutaj liczyłem jakieś takie warianty, że on jak odbije skoczkę, to przecież traci wieżę, ale znowu jakiś lak na mózgu i tak, wydaje mi się, że po prostu idziemy w taki wariant, że jest bicie z szachem, więc on musi coś zrobić, ja odbijam, on odbija i traci wieżę. Jejku! Taki nietrudny do policzenia motyw, który już parę ruchów wcześniej miałem gdzieś w głowie na myśli i nie weszło. Dobrze, przeciwnik wydaje się, że nie miał przewagi w żadnym momencie. Wydaje się, to był tylko zły ruch. Tutaj powinna pójść roszada. Co tam tutaj? Okej. I wygląda na to, że mimo, że London zagrał całkiem nieźle, oddał. Chętnie jeszcze wyeksportuję tylko tą grę do czeskoma i zobaczymy jeszcze. Zawsze jestem ciekawy po prostu, jak inaczej dane pozycje pokazuje czeską. W swojej analizie. Dlatego szybko 83,8% dokładności. Nie tak dobrze, nie tak słabo. Trzy przeoczenia, aż przeciwnik zrobił jedną podstawkę tutaj. W tym momencie. Gdyby nie, to miałby jeszcze swoje duże szanse. Tak, ja te już. To po ruchu zobaczyłem, że w fakcie powinienem tutaj zagrać, zainkasować kolejnego piona. Dodatkowo te piony będą bardzo słabe, ale już miałem tak mało czasu, że po prostu chciałem wykonać jak najszybciej kolejny ruch i zdobyć kolejne 10 sekund na zegarze. No szkoda. Byłbym z siebie bardzo dumny, gdybym zagrał ten ruch. Staram się też spieszyć. No, miałbym miażdżącą przewagę. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Starałem się grać proste, logiczne ruchy. Starałem się nie myśleć więcej niż to już jest to potrzebne. Wymyślać z dziwnych, skomplikowanych planów gry, spróbować zaskakiwać przeciwnika, grając w głupie ruchy, licząc na to, że coś podstawi, że go wezmę pod ścianę. I że w ten sposób życzeniowo zagra jakiś głupi ruch, czując groźby i że się od nich nie obroni, po prostu łatwo, więc tym razem prosta logika za grą wygrała. Kolejna partia wygrana.
Dziękuję wszystkim, którzy to obejrzeli. W co znowu wątpię, by ktokolwiek dotrwał. Zwłaszcza, że spojrzę jeszcze. O matko, ta partia z analizą trwała 40 minut, więc cześć wszystkim. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki za spędzony czas ze mną. Mam nadzieję, że się choć trochę podobało zagranie nudnego Londona. I do następnego. Cześć.